Witam w kolejnym odcinku na moim kanale z cyklu Autokrytyk motoryzacyjnie. Tym razem chciałbym opowiedzieć o Citroenie C4 pierwszej generacji. W poprzednich odcinkach był omawiany Citroen C4 drugiej generacji. Citroen C4 pierwszej generacji został zaprezentowany na Paris Motor Show w 2004 roku, zaprojektowany przez Donato Coco. Był produkowany do 2010 roku w takich miejscowościach jak Buenos Aires, Wuhan, Miluza. Był następcą Citroena Xary. Jest to przedstawiciel segmentu C, oferowany jako 4-drzwiowy sedan oraz 3 i 5-drzwiowy hatchback z 5-6-biegową manualną skrzynią biegów oraz 6-biegową półautomatyczną oraz 4 i 5-biegową automatyczną skrzynią z napędem na przednie koła. Samochód ma długość w przypadku hatchbacka 426 cm, w przypadku coupe 427, w przypadku sedana 459. Szerokość auta to 177 cm, wysokość 146 cm prawie. Rozstaw osi 260 cm. Masa własna od 1050 kg do 1256. W testach Euro NCAP samochód uzyskał 5 gwiazdek. Samochód był posiadał bagażnik w przypadku hatchbacka 320 litrów do 1023 litry. W przypadku rozłożenia foteli był konkurentem takich aut jak Fiat Bravo 2, Ford Focus, Honda Civic, Opel Astra, Renault Megane czy Volkswagen Golf. W 2008 roku samochód przeszedł facelifting, zmieniono zderzaki, maskę, atrapę chłodnicy, tylne światła. Dodatkowo zmieniono gamę silników, jak także tapicerek i wnętrze. Teraz co nieco może opowiem o samych danych technicznych samochodu, czyli silnikach. Podstawowy silnik 1.4, 88 koni. 133 Nm, 12,8 sekundy do setki, 182 km na godzinę prędkość maksymalna, średnie zużycie paliwa 6,4 litra. Silnik 1.6, 110 koni, 147 Nm, 10,6 sekundy do setki, 194 km na godzinę prędkość maksymalna, średnie zużycie paliwa 7,1 litra. 1.6 VTi, 120 koni, 160 Nm, 10 sekund do setki, 195 km na godzinę, prędkość maksymalna 6,7 litra, średnie zużycie paliwa. 1.6 THP, 150 koni, 240 Nm, 8,4 sekundy do setki, 212 km na godzinę, prędkość maksymalna, średnie zużycie paliwa 6,9 litra. Dwulitrowy motor, 136 koni, 190 Nm, 9,2 sekundy do setki, 207 km na godzinę prędkość maksymalna, 7,8 litra średnie zużycie paliwa oraz dwulitrowy wersja VTS, 180 koni, 202 Nm, 8,3 sekundy do setki, 227 km na godzinę prędkość maksymalna, średnie zużycie paliwa 8,4 litra. W przypadku diesli były to silniki następujące: 1.6 HDI, 90 koni, 215 Nm, 12,5 sekundy do setki, 180 km prędkość maksymalna. 1.6 HDI, 110 koni, 240 Nm, 11,2 sekundy do setki, 192 km na godzinę prędkość maksymalna, średnie zużycie paliwa w przypadku obu silników 1.6 HDI to około 4,5 litra na 100 km. Oraz 2.0 HDI, 136 koni, 320 Nm, 10,5 sekundy do setki, 207 km na godzinę prędkość maksymalna. Średnie zużycie paliwa to 5,4 litra. Oraz 2.0 HDI, 140 koni po faceliftingu, 320 Nm, 9,7 sekundy do setki, 207 km na godzinę prędkość maksymalna. Średnie zużycie paliwa to 5,3 litra. To odnośnie tyle danych technicznych. Samochód był, tak jak powiedziałem, następcą Citroena Xary. Na pewno wyróżniał się na tle konkurencji ekstrawaganckim designem, sylwetką.
dosyć bogatym wyposażeniem. Dodatkowo auto w wersji trzydrzwiowej zdobyło dużo sukcesów w rajdowych mistrzostwach świata w WRC. Samochód jest dosyć bezpieczny. Teraz co nieco może opowiem o samym samochodzie, takich danych technicznych, podstawowych. Samochód na pewno jest atrakcyjną alternatywą dla niemieckich, powiedzmy, konkurentów. W 2008 roku przeszedł facelifting. Dodatkowo w 2006 roku zadebiutowała wersja Picasso, czyli minivan na bazie Citroena C4. Dodatkowo w przypadku następcy Xary zmodyfikowano zawieszenie w miejsce tylnej belki opartej na drążkach skrętnych. Została zastąpiona tradycyjnym zawieszeniem, czyli belką skrętną ze sprężynami. Dodatkowo auto dostało sporo elektroniki ułatwiającej i poprawiającej komfort kierowcy. Zabrakło niestety kombi w przypadku Citroena C4. Na pewno wersja trzydrzwiowa jest dużo bardziej atrakcyjna od pięciodrzwiowej sylwetką. Największa rewolucja jednak to kabina C4. Zmniejszono niestety bagażnik do 320 litrów, co jak na kompakt jest dosyć mało. Tak naprawdę dopiero następna generacja Citroena C4 dostała większy bagażnik i bardziej przestronne wnętrze. Auto jest dosyć wygodne. Wnętrze zostało nieźle wykonane. Zawieszenie ma charakterystykę miękko-neutralną. Zapewnia dosyć duży komfort, aczkolwiek zarazem bezpieczeństwo. Jakie silniki wybrać? Podstawowe benzynowe silniki 1.4, jak i 1.6 zapewniają dosyć dobre osiągi, dobrze znoszą instalację gazową, nie ma z tym problemów. Dopiero trzeba zwrócić uwagę jednakże na silniki 1.6 VTI, jak i THP. Tutaj jest problem z awaryjnością, z poborem oleju, z awaryjnym rozrządem łańcuchowym. Raczej polecane są silniki te starsze 1.4, 1.6 o mocy 90-110 koni. Dodatkowo dwulitrowy motor możemy także wybrać, ten 136-konny, bez problemu. Także wszystkie silniki benzynowe znoszą LPG, czyli instalacje gazowe. Bardzo polecane są także silniki diesla, zarówno 1.6 HDI, jak i 2.0 HDI. Tutaj najsłabsza wersja jest pozbawiona takich elementów jak koło dwumasowe, filtr DPF czy turbosprężarka, także jest znacznie bezawaryjny od pozostałych wersji mocniejszych. Aczkolwiek przy większych przebiegach trzeba zwrócić uwagę na wyeksploatowanie silnika i auta z silnikiem diesla, czyli możliwe problemy z układem wtryskowym, turbosprężarką. Dodatkowo skrzynie automatyczne były zarówno zwykły automat hydrokinetyczny, jak i skrzynia tak zwana półautomatyczna, czyli manualna, elektronicznie sterowana za pomocą siłowników. Ogólnie skrzynie do przebiegu, powiedzmy, 200 tysięcy raczej nie powinny sprawiać problemów. Warto wymieniać olej, szczególnie w skrzyniach automatycznych, a w przypadku skrzyniach półautomatycznych jedyne, co nam może się tam popsuć, no to moduł elektroniki, bądź częściej będziemy wymieniać sprzęgło. Co się psuje w Citroenie C4 pierwszej generacji? Na pewno trzeba zwrócić uwagę na elektronikę, moduły komfortu, komputery pokładowe, zarówno sterujące silnikiem, jak i akcesoriami, problemy z centralnym zamkiem. Dodatkowo problemy z elektronicznymi wyświetlaczami, czy to z klimatyzacji. Trzeba sprawdzić także, czy silnik nie powoduje błędów, szczególnie komputer sterujący silnikiem może także ulec uszkodzeniu. Co do filtra cząstek stałych, trzeba pamiętać o dolewaniu płynu Eolis co około 150 tysięcy kilometrów.
W przypadku diesli trzeba liczyć się z usterką zaworu EGR, wtryskiwaczy, turbosprężarki, jak również różnych czujników. Raczej silniki diesla, nawet po przebiegu 300 tysięcy, nie powinny mieć problemów, powiedzmy, z remontem generalnym. W przypadku silników diesla bardziej polecany jest motor 2.0 HDI, jako mniej wysilony, aczkolwiek 1.6 HDI także jest dobrym silnikiem. W przypadku silników benzynowych trzeba zwrócić uwagę, tak jak powiedziałem, na napęd rozrządu, zużycie oleju, cewki zapłonowe, problemy ze sterownikiem silnika. Zawieszenie ogólnie to prosta konstrukcja z tyłu belka, przednie wahacze raczej są trwałe. Jeżeli coś musimy wymienić, to końcówki drążka, jakieś tuleje, sfożnie. Nie podnosi to specjalnie dlatego eksploatacji, dlatego że są części dosyć tanie, jest sporo zamienników. Trzeba zwrócić uwagę także na elektrohydrauliczny układ wspomagania. Po większych przebiegach może także wymagać regeneracji. Teraz to nieco może o spalaniu. W przypadku silników benzynowych średnio powinniśmy uzyskać spalanie od 6 do 10 litrów, w zależności od pojemności silnika. Najmniejszy silnik to gdzieś w granicach 6-7 litrów spalanie. Większe silniki to już 8 do 10 litrów, nawet w przypadku silnika dwulitrowego. Diesle możemy zejść ze spalaniem nawet poniżej 5 litrów. Średnio to będzie jakieś 5-6 litrów. Samochodów jest sporo na rynku, jest duży wybór, także samochodów krajowych. Najtańsze egzemplarze kupimy już od, powiedzmy, nawet 10 tysięcy złotych, aczkolwiek na zadbany egzemplarz po liftingu raczej będziemy musieli wydać cenę bliżej, powyżej 15, nawet do 20 tysięcy złotych. To było na tyle odnośnie Citroena C4 pierwszej generacji. Dziękuję, pozdrawiam, zapraszam do subskrybowania kanału i oglądania następnych odcinków.